No a teraz francuska policja trzeciego zatrzymała. Czyli Putina już szykują się na Putina. Państwo islamskie zachęca młodych wyznawców islamu, domaga się od nich przyuczenia się do dżihadu. W tym gronie są także osoby pochodzące z Czeczenii. Eksperci podkreślają, że władze rosyjskie w obawach przed zamachami wielu mieszkańców tego regionu słyszało o opuszczeniu Rosji. Paryż Marek Brzeziński, Polskie Radio. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Na koniec jeszcze podróż przez Włoch z Lublina, bo jechała zadatkowa pojazda do Pskowa, które wezmą udział w obchodach 74. rocznicy zwycięstwa Polaków w bitwie o Monte Cassino. Na miejscu ma być się wiatrowe. Piotr Dudzina z Zarządu Fundacji Niepodległości mówi, że wysłano trzy najciekawsze egzemplarze. Są niesamowicie odrestaurowane w barwach polskich jednostek, które walczyły w tamtych latach w drugim korpusie. Zawieramy duży transporter pancerzem Scout M3A1, to jest ulubiony pojazd generała Andersa, który często przyjmował inspekcje swoich oddziałów. Pojazd zmalowany jeszcze afrykański drugiego korpusu z Egiptu. Zawieramy Ulisa, pojazd znany pasjonatem II wojny światowej. Typowy mały pojazd terenowy, który służył transportowi ludzi, broni, zaopatrzenia. I zawieramy pojazd Indigo Diner, to jest pojazd rozpoznawczy brytyjski. Pojazdy wraz z grupą rekonstruktorów w mundurach wezmą udział w uroczystościach przed pomnikiem generałowa Gustawa Andersa w miasteczku Cassino oraz na polskim cmentarzu wojennym. I to tyle w części informacyjnej magazynu. Komentarze już za chwilę w drugiej. Naszym gościem będzie politolog Jacek Rybinia-Zacharski z Uniwersytetu Łódzkiego, którego zapytano o bieżące zadania polityczne. Drugim gościem będzie dr Agnieszka Ambrycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z którą porozmawiamy o dzisiejszych protestach i zatrzymaniach w Moskwie. Do usłyszenia. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A teraz informacje ze sportu Andrzeja Janicz. Dobry wieczór. Siatkarze Zenit Kazan wygrali Ligę Mistrzów. W finale pokonali Kucinę Lubę Citanowa 3-2. Czwarte miejsce zajęła Zasa Kędzierzyna Koźle po porażce z innym włoskim zespołem z ikoną Perugia 2-3. Piłkarki ręczne Ferro Lublin remisują z Rokasą Gran Canaria 22-22 w 51. minucie rewanżowego finałowego meczu rozgrywek w Puchar Challenge. Zanosi się na emocjonującą końcówkę, dlatego że w pierwszym meczu padł remis 22-22. Piłkarze ręczniki we Kielce po raz 15 zdobyli Puchar Polski. W finale Kielczanie pokonali Azoty Puławy 35-29, choć ich trener Tarandu Szebajew mówi: wygraliśmy po raz kolejny Puchar Polski i to jest naprawdę co rok, to jest bardzo ciężko. Ale co rok Kielczanie wygrywają. Zakończyła się 36. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W grupie mistrzowskiej Legia Warszawa wygrała z Górnikiem Zabrze 2-0 i jest najpoważniejszym kandydatem do zdobycia tytułu mistrza Polski. W ostatnim meczu legioniści będą grali w Poznaniu z Lechem Poznań, który nie może już zająć wyższego miejsca niż trzecie. Jeżeli przegrają, a Jagiellonia Białystok wygra u siebie z Płocką Wisłą, to wówczas tytuł powędruje do Białegostoku. Jest to ta jedyna możliwość. Jagiellonia wygrała w Lublinie z Zagłębiem 2-1 i trener Jan Szmamor nie traci nadziei. Najważniejsze były dzisiaj 3 punkty i bardzo się cieszę, że to zrealizowaliśmy. Oczywiście w końcówce nie zabrakło emocji. Zagłębie rzuciło wszystko na jedną szalę. Zaangażowało bardzo dużo zawodników biura ofensywy. Na szczęście nie doszło do jakiejś sytuacji 100%. I dowodzimy się na 3 punkty. Dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Musimy zrobić wszystko, żeby teraz wygrać z Polskiem, który walczył o Achę. A Płock jest na 4. miejscu. Wisła efektownie wygrała z Koroną Kielce 4-1. Z kolei Lech Poznań zremisował w Krakowie z tamtejszą Wisłą 1-1, a bramkę stracił w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. W tej ostatniej kolejce Górnik zagra z Wisłą Kraków, Jagiellonia z Wisłą Płock, Korona z Zagłębiem, a Lech z Warszawską Legią te mecze w niedzielę. W zakończonych spotkaniach 31. kolejki pierwszej ligi Pogoń Siedlce pokonała Chojniczankę
co do dwóch, a próby głowów udali w stanie Mielec 3-5. Prowadzi Miedź Legnica 55 punktów, drugie miejsce zajmie Zagłębie Sokowiec 52, trzecie Stal 50 punktów. Do zakończenia rozgrywek pozostały już tylko 3 kolejki. Masz czerwoność i podróże za Polskę, spotkanie z wyborcami, kolejne ustawy przyjęto przez parlament i kolejne zarzuty do wykonanych polityków. Tak minie ostatni tydzień w polskiej polityce, a bieżące wydarzenia komentował będzie nasz gość. Jest z nami politolog, profesor Jacek Reginia-Zacharski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór. Panie profesorze, na początku mam pytanie i prośbę o komentarz do ustaleń, jakie poczyniło Radio Szczecin i portal Tato.info. Dziennikarze ustalili, że mieszkanie należącym do polityka na Platformę Obywatelskiej Stanisława Gawłowski dodziałała agencja towarzyska, powołują się na 3 niezależne źródła i dokumenty, a także na nagrania, które dzisiaj usłyszeliśmy. Z kolei żona Stanisława Gawłowskiego twierdzi, że informacje te są nieprawdziwe, że dziennikarze pomylili mieszkanie i że to właściwe mieszkanie wynajmował ktoś zupełnie inny. Jak pana zdaniem ta informacja wpływa na wysyłanego aresztowanego polityka, na informacji, która broni jego niewinności, a także oburza się z powodu podawania dalej tych informacji? Okej, rozumiem, że sprawa musi zostać wyjaśniona. Ja rozumiem, że tak naprawdę jest to informacja, której źródłem jest Radio Szczecin, bo w związku z tym zapłaci za wszystko. Zapłaci za przeszukania, jakie miało miejsce w nieruchomościach należących do Stanisława Gawłowskiego, przeszukania, które wykonało Centralne Biuro Antykorupcyjne prokuratury. Nawariać na tym się wiecie. A z punktu widzenia tej informacji inne, które napływają w związku z byłym sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej, czy dla partii politycznej lepiej jest się odciąć, czy bronić swojego wyboru? Godzina szósta, zaraz na tym sypiecie. Czego radio trzeszczy? Czego radio to trzeszczy? Złe na tym sypiecie. A czy Platforma Obywatelska i partie opozycyjne jak Nowoczesna, a także Komitet Obrony Demokracji zyskają czas transu na sobotnim marszu wolności w zdaniem ratusza stołecznego? Było około 50 tysięcy uczestników tego marszu wolności zdaniem stołecznej policji. Te szacunki są bardzo mocno przeszacowane. Czy pana zdaniem to wzmacnia, czy osłabia pozycję Platformy Obywatelskiej marsz wolności? Ja bym raczej ten marsz wolności wolał postrzegać w kontekście pewnego procesu, który się odbywa przede wszystkim, a nie będzie na spięciu w Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, dlatego że Komitet Obrony Demokracji
No to jest powiedzmy w tym momencie, nie wiem czy ugrupowanie, czy ruch, czy zjawisko, może tak będzie najbezpieczniej. O charakterze tak naprawdę trudnym do oszacowania, bo na pewno nie jest komitet obrony. Zjawisko, o, o, jest na tym To są takie trzy litery, które pojawiają się przy okazji eventu, w związku z czym jako powiedzmy zaplecze polityczne nie sądzę, żeby mogło się wydarzyć cokolwiek, ażeby kot takie zaplecze polityczne mógł. Rozumiem, że pana opinii najważniejsze jest nazwisko Grzegorza Schetyny, który potwierdził, że jest no, jedynym liczącym się liderem opozycji. Znaczy, tak naprawdę na marszu, z tego co widziałem, no, ja nie uczestniczyłem w marszu, ale bardzo mocno usiłowała się eksponować Nowoczesna. Władze Platformy Obywatelskiej zdaje się dosyć chętnie na to przystały, natomiast rzeczywiste wydarzenia, takie powiedziałbym, konstruujące. Delikatnie rzecz ujmując, nie potwierdzają równorzędności tych podmiotów. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, czy wzmacnia, czy nie wzmacnia, na pewno tego typu wydarzenia, one w krótszej albo w krótkiej albo w średniofalowej jakiejś tam perspektywie, one zapewne wzmocnią, że tak powiem, poczucie konsolidacji. Chociaż z drugiej strony myślę, że możemy śmiało założyć, bo nawet jeżeli chcielibyśmy przyjąć szacunki ratusza, chociaż wydaje się, że one są bardzo mocno rzeczywiście przeszacowane, to ja sobie przypominam zapowiedzi, czy powiedzmy akcję taką promującą ten marsz, przecież bardzo, bardzo solidną, gdzie padały cyfry 100 tysięcy, będzie nas 100 tysięcy albo więcej, w związku z czym niezależnie od tego, czy to było bliżej, czy dalej, tak to jest zdecydowanie mniej, aniżeli liczba, na którą liczyli organizatorzy tego marszu. To rzecz pierwsza, rzecz druga. Tak naprawdę, no, ja rozumiem, że to jest taka pierwsza reakcja, że usiłujemy policzyć, stosując różne metody, ażeby powiedzieć, jaka była frekwencja na tym marszu. No, natomiast bardzo istotne jest, myślę, że to powinno być przedmiotem analizy głębszej, jaki język na tym marszu się pojawił. Bo ja przyznam z pewnym smutkiem, odnotowałem, że tam było bardzo dużo wypowiedzi, które ja bym smutkiem odnotowałam, to, co dzieje się na siebie. To najmocniej wybrzmiało w słowach Daniela Rydzyckiego. Ja rozumiem, że jest to osoba, no powiedzmy, o duszy artystycznej. Niemniej jednak ten ton był zapowiadający niemalże szarże.
husarską. W związku z czym albo się boimy, albo jesteśmy gotowi do walki. I wzywamy do tej walki, i będziemy walczyć i tak dalej, i tak dalej. To jest pokręcanie dosyć mocne atmosfery życia politycznego. Tutaj ja bym powiedział, że zapowiada nam się gorące lato. A co Pana zdaniem zwycięży w takim razie? Program i obietnice, o których mówi Prawo i Sprawiedliwość, że ma bardzo bogaty program i realizuje go krok po kroku, jak mówiła nawet dzisiaj wicepremier Beata Szydło, czy może brak programu i jedna obietnica, bo to też eksperci zwracają uwagę, że właściwie jest jedna obietnica ze strony opozycji. Oni mówią, że jest pod ten koniec świata wizjonera Jackowskiego, nie że gorące lato. Już tak zapowiadam. Zapowiada, że gorące lato pod ten koniec świata bije Jackowskiego, że wiesz, że będzie się paliło, że będą, wiadomo, do 21 roku. Że będzie się paliło i będzie się paliło. Będzie się paliło. Gorące lato. Na tym świecie, że będzie się paliło, że będzie się... Jakieś państwo się zapadnie wielkie, wiesz, no Jackowski mówi o tym końcu i wiesz, chciałby, żeby to było... Czyli, no powiedzmy, zjednoczonej opozycji, może w ten sposób. Żeby to było, Jackowski chce... Żeby się sprawdziło. Ale ten program tak naprawdę dzisiaj, on właściwie się nie może, nie ma szansy się pojawić. Jedynym wspólnym mianownikiem jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Natomiast prawdę powiedziawszy, ja sobie nie wyobrażam rządu, który miałby powstać w oparciu o... Właśnie. Tak jak Janek Witek mówi, no Hanka Gronkiewicz jest fatalna, ale lepszej nie ma. Ale jeśli nowa partia, to dopiero po wyborach samorządowych, przed wyborami parlamentarnymi. Tak jest, panie profesorze. Gratuluję świetnego wyczucia. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Jacek Reginia-Zacharski, Uniwersytet Łódzki. I spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Do usłyszenia. Północ w południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Moskwie, na ulicach Moskwy wyszło około 2300 zwolenników opozycji i demonstrowało w obronie wolności internetu. Według nieoficjalnych danych moskiewska policja zatrzymała ponad 30 osób, a ma to związek z protestem zorganizowanym w związku z próbą zablokowania przez Federalną Służbę Nadzoru Telekomunikacyjnego internetowego komunikatora Telegram. Co takiego dzieje się w Moskwie? To pytanie do naszego gościa w studiu. Jest z nami dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktor, co takiego dzieje się w Moskwie? Z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o ten protest w obronie wolności internetu? Właśnie, dzieje się nie od dziś, bo takie zacieśnianie pasa przez rząd w Rosji, konkretnie samego, powiedzmy, władze najwyższe, ma miejsce już od 2012 roku, więc to jest nic nowego. Protesty się zdarzały wcześniej, natomiast dzisiaj one są bardzo nasilone. Nie należy się jednak spodziewać wielkiej rewolucji obrony praw dostępu czy do internetu, czy w ogóle swobody przepływu informacji w internecie. Natomiast jest to wyraz pewnego protestu i można by powiedzieć, że jeżeli ma on się w jakiś sposób, nie wiem, rozszerzyć, czy w ogóle przetrwać, to w zasadzie musi się koncentrować wokół spraw i problemów tej młodszej generacji, która nie może sobie, znaczy w zasadzie nie wyobraża sobie życia bez dostępu do internetu, czyli tego pokolenia YouTube, takiego, który może być w przyszłości taką podstawą opozycji antyputinowskiej, to jest jedno. Natomiast można powiedzieć, że dzisiaj, a w zasadzie od dłuższego czasu, to co robią władze rosyjskie, to faktycznie przyjmują kontrolę nad internetem i nad szeroko pojętymi mediami, czyli takim obiegiem informacji. Bo ta agencja, która zajmuje się z jednej strony i cenzurą przepływu informacji, samych informacji. Federalna Służba Nadzoru Telekomunikacyjnego. Tak jest, Roskomnadzor. To jest taka instytucja, która ma bardzo
szerokie kompetencje. Ona może na przykład w sferze internetu, i to miało miejsce właśnie w przypadku tej sprawy dzisiejszej Telegramu, blokować dostęp do, a także informacji czy do aplikacji, które po pierwsze związane są z pewnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Tutaj władze zarzucają Telegramowi, że nim właśnie posługiwali się terroryści, którzy w Sankt Petersburgu kilka lat temu przeprowadzili, organizowali zamach terrorystyczny, to jest jedno. Natomiast z drugiej strony te ograniczenia biją po prostu w użytkowników internetu, a także w opozycję rosyjską, ponieważ można by powiedzieć, że Telegram, który faktycznie dosyć skutecznie szyfruje dane czy informacje, no pozostaje poza kontrolą władz, więc posługiwać się nie mogą nie tylko terroryści, bo to są sprawy bardzo wyjątkowe, ale także nie tylko obywatele Rosji, ale powiedzmy ci wszyscy, którzy chcą zachować pewną anonimowość. Ale problem jest właśnie taki, że same władze, które próbują odzyskać kontrolę w sposób taki przypominający rozwiązania chińskie nad internetem w Rosji, obawiają się w pierwszej kolejności tego zderzenia, tej wojny informacyjnej między Rosją a Zachodem. I jakby wyobrażenie jest takie, cel jest taki, aby odzyskać kontrolę nad internetem rosyjskim, tak aby wyeliminować na przykład możliwości, czy w ogóle wpływy wszystkich korporacji, firm zachodnich, nie wiem, Google, czy nie wiem, Facebooka, i zastąpić je tymi odpowiednikami rosyjskimi, a więc kontrolowanymi, no, w pewien sposób związanymi z Kremlem. Na przykład przez to między innymi wprowadzono takie restrykcyjne obostrzenia, a także na przykład zasadę taką, że firmy, które Google, muszą mieć swoje serwery umieszczone w Rosji. Właśnie tą firmą, która nie poddała się zaleceniom rosyjskiego i dzisiaj już nie funkcjonuje w Rosji. Więc można by powiedzieć, że dzisiaj mamy problem z Telegramem, w obronie którego protestują Rosjanie. Mieliśmy problem z LinkedIn, ale za moment będziemy mieli problem w Rosji, nie wiem, z Facebookiem, WhatsAppem, innymi aplikacjami, które nie mają tych źródeł rosyjskich. One będą ograniczane i będą zastępowane, tak jak dzisiaj Telegram jest w zasadzie nie tyle z jednej strony marginalizowana, ale promuje się w jego miejsce rosyjskie odpowiednie. A czy są jakieś dane procentowe, które pozwalają wyobrazić sobie, jak wygląda ten układ sił usług telekomunikacyjnych na rosyjskim rynku? Jeśli chodzi o ten na rosyjskim, co się będzie działo w rynku? Natomiast w rzeczywistości jest tak, że co się będzie działo, jest taka, że nie gdy nic tu ruskiego nie ma na tym świecie. Albo w znaczy sposób kontrolowany przez korporacje, powiedzmy te aplikacje rosyjskie. Tam naprawdę Rosjanie korzystają częściej z aplikacji, czy w ogóle z serwisu społecznościowego, na przykład WKontakcie, a mniejsza ilość korzysta z odpowiednika tego regionalnego, czyli z Facebooka. Jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, z wyszukiwarką popularną w świecie Google, to Rosjanie korzystają z Labrela na przykład. Jeżeli my mamy Google Maps, to Rosjanie mają Yandex. I to jest tak, że jakby w Rosji i w tym internecie rosyjskim, już nawet sami nazywamy go RUNET, czyli ten rosyjski internet, mamy przyzwolenie władz i taką jakby presję górną, uruchomione mechanizmy, aby rosyjski internet stał się bardziej rosyjski, aniżeli globalny, tak? Bo on pozwala z jednej strony faktycznie kontrolować ten content, tą informację w sieci, a także kontrolować przepływy informacji. Dlatego na przykład Telegram padł ofiarą konfliktu z władzami, a jednocześnie można by powiedzieć, że za moment będą te kolejne firmy. Więc Rosjanie bardzo skutecznie odzyskują władze rosyjskie, znaczy się bardzo skutecznie odzyskują kontrolę nad siecią w Rosji. Ale chodzi generalnie o dostęp do danych użytkowników prywatnych. Tak. Mówi Pani o kontencie, Pani doktor, ale dane użytkowników ewentualnie wykorzystywane przez aparat służb bezpieczeństwa, bo to też na pewno jest ze sobą związane. I ten proces kontrolny, jak Pani zdaniem, na jakim etapie zaawansowanie już jest, jeśli chodzi o kontrolę nad treściami internetowymi w Rosji? Bardzo, bardzo. To nie jest taki internet, rosyjski internet nie przypomina już sieci zachodniej, ale jednocześnie nie jest tak szalenie kontrolowany.
zarejestrowane jak sieć na przykład chińska, ponieważ powolutku rosnie, tak jak powiedziałam wcześniej, od 2012 roku, czyli od tych przełomowych protestów wielkich, antykremlowskich, po sfałszowanych wyborach w 2011 roku, władze rosyjskie zdały sobie sprawę z tego, że rewolucje w świecie, tak jak rewolucją arabską, robi się przy pomocy mediów społecznościowych i internetu, więc trzeba odzyskać kontrolę nad tą sferą działalności. I dzisiaj faktycznie jest tak, że przyjęte zostały ustawy w Dumie, które bardzo skutecznie ograniczają w ogóle i przepływ informacji i narzucają cenzurę zewnętrzną, czyli władzy. I wygląda ona tak, że na przykład jest bardzo szeroka przyjęta definicja zagrożeń bezpieczeństwa, które pozwalają uruchomić te mechanizmy cenzorskie, czyli na przykład wystarczy być oskarżonym o propagowanie treści ekstremalnych czy ekstremistycznych, a treści ekstremistyczne to nie tylko kwestie związane z, nie wiem, z promowaniem terroryzmu czy kwestiami terrorystycznymi, ale także mogą to być kwestie związane, nie wiem, z hasłami czy z ideologią liberalną, w tym przypadku w Rosji i taką proopozycyjną. Więc wprowadza się bardzo szerokie definicje, które pozwalają uruchamiać te bardzo skrajne i restrykcyjne instrumenty. Więc mamy kwestie związane z bezpieczeństwem, mamy na przykład kwestie takie bezpieczeństwa socjalnego. Tutaj na przykład ustawodawca rosyjski wprowadził zasadę taką, że można zablokować każdą treść, która na przykład rzutuje na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci. Więc to jest jedna czy druga plus kwestie związane z ekstremizmem. Reasumując, panie doktor, można powiedzieć, że takie sytuacje, afery Cambridge Analytica pokazały, że Rosjanie są w tej kontroli treści internetowych bardzo niepełnosprawne dziś. I musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Brec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. I na tym kończymy wieczorne wydanie magazynu Północy Południe. Piotr Wąż, powtórka programu. Podczas konfliktu związanego z pomnikiem katyńskim wzrósł mój szacunek dla jedności Polaków, powiedział burmistrz Jersey City Stephen Fulop. W sobotę Fulop poinformował na Twitterze, że pomnik zostanie przesunięty, ale jedynie o 60 metrów. W specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że po odpowiednim zagospodarowaniu terenu pomnik będzie lepiej honorował ofiary tragedii. Z burmistrzem Jersey City Stephenem Fulopem rozmawiał Marek Wałkuski. Jakby pan opisał to, co wydarzyło się w ostatnim czasie pomiędzy Polską a panem, nieporozumienie, co ocenia sytuacji? I think we live in a time, unfortunately, where information is changed. Rozmowy na tym świecie. Nie miało intencji urazić polskiej społeczności. Nastąpiła eskalacja konfliktu, jakiej nikt się nie spodziewał. Escalated to a place that nobody initially thought it would be. Dlaczego zmienił pan kurs? Dlaczego zdecydował się pan na dialog? W pewnym momencie mówił pan, że nie chce pan nawet rozmawiać z przedstawicielami polskiego rządu. Let me start by saying that there was a dialogue going on from virtually. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że dialog miał miejsce niemalże od początku. Spójrzcie na to z mojego punktu widzenia. Jersey City będzie za chwilę największym miastem w stanie New Jersey. Jesteśmy najbardziej zróżnicowanym etnicznie miastem w całych Stanach Zjednoczonych. Mamy tu bogatą historię obecności polskiej społeczności. Nie mam żadnego interesu jako zarządzający miastem i jako polityk wyobrażać Polaków. Tak więc od początku starałem się znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące wszystkich. Problemem było to, że zostaliśmy zasypani wnioskami różnych organizacji, z których każda mówiła, że to ona powinna prowadzić rozmowy na temat rozwiązania problemu. Dla mnie trudno było się w tym poruszać. Wanted to be the lead one to discuss a resolution. It's impossible to navigate that from my side. So, może pan wymienić któreś z tych organizacji? We must have had 20 different requests, both local. Mieliśmy około 20 różnych wniosków, zarówno od organizacji ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Polski. Ostatecznie pojawił się Erik Lubaczewski, który okazał się pomocny w pogodzeniu różnych perspektyw i znalezieniu rozwiązania dobrego dla wszystkich. There's a resolution that works for everybody. Podczas tej bardzo gorącej debaty, podczas tych kontrowersji spadło na pana dużo hejtu, poza racjonalną krytyką oczywiście, ale pan również wypowiedział pewne słowa, które zabolały w Polsce. Jedną z osób, które te słowa zabolały, a właściwie zabolały one dużą część Polaków, były słowa pod adresem marszałka Senatu, pana Karszewskiego. Czy żałuje pan tych słów? For the most part, the comments that I said, I think. Wypowiedzi, które padły z mojej strony, były emocjonalne. Takie same były z innych stron. Jeśli chodzi o wspomniane przez pana reakcje wobec mnie na Twitterze, to nie zamierzam na ich podstawie ocenić całego kraju. My u nas też mamy ludzi, którzy mówią i zachowują się niewłaściwie. Tacy sami ludzie są w Polsce, Francji, Niemczech, w każdym kraju.
Moje słowa wynikały także z emocji związanych z faktem, że 35 osób z mojej bliskiej rodziny trafiło do obozów koncentracyjnych albo do Auschwitz i 28 z nich zginęło. Nie odpowiedział pan na moje pytanie dotyczące marszałka Karszewskiego. Prawdopodobnie powinienem był używać określeń, jakich użyłem. Emocje wzięły górę także po mojej stronie. Moim obowiązkiem jest reprezentowanie naszych obywateli, tak jak obowiązkiem jego jest działanie dla dobra swoich wyborców. Uważam, że działam właściwie i odpowiedzialnie posuwać do przodu sprawy mojego miasta. Może było za wiele emocji z mojej strony. Uważam, że w tym momencie najlepsze jest spojrzenie w przyszłość, a nie wstecz. Zarzucił pan polskim władzom, że próbują od nowa napisać historię Holokaustu. Co pan miał na myśli? Myślę, że jeśli spojrzymy wstecz na historię, czy to Polski, czy Stanów Zjednoczonych w tamtym czasie, mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy zachowywali się właściwie i niewłaściwie. Tak jest w każdym kraju. To, co niepokoiło mnie od paru miesięcy, to gdy jakiś kraj stara się zdefiniować historię poprzez akty prawne, to jest moim zdaniem równia pochyła. Czy myślę, że Polacy są antysemitami? Odpowiedź brzmi nie. Pozytywna rzecz, jaka wynika dla mnie z tej sytuacji, to fakt, że Eryk zaprosił mnie do Auschwitz, gdzie dotychczas nie byłem. Odpowiedziałem, że chętnie pojadę, by zobaczyć obóz na własne oczy. Czego pan się nauczył z tej całej sytuacji? Jakie wnioski pan dla siebie wyciąga? From a personal standpoint, I probably have more respect and admiration. Mam teraz więcej respektu i szacunku dla jedności polskiej społeczności. Odpowiedź była bardzo mocna. Strong is an understatement. Mocno to mało powiedziane. Uważam reakcję Polaków za zdecydowaną, ale stosowną. Mam teraz więcej respektu dla zdolności Polaków organizowania się oraz walki o swoje racje i o to, w co wierzą. To jest też dla mnie lekcja historii, okazja do uhonorowania ofiar, jakie ponieśli inni. Nigdy też nie było moim zamiarem okazanie braku szacunku dla żołnierzy. Sam służyłem w wojsku. Służył pan z Polakami. I did. I enlisted. I actually left the job at Goldman Sachs after 9/11. In the days after. To prawda. Po 11 września zostawiłem świetną posadę w banku Goldman Sachs i wstąpiłem do piechoty morskiej. Byliśmy wśród pierwszych oddziałów, które przeszły do Bagdadu. Budowaliśmy stacje zaopatrzenia paliw, z których korzystali także nasi sojusznicy. Polacy byli wśród tych, którzy byli z nami. Polska zawsze była naszym wielkim sojusznikiem. Nigdy nie było moją intencją, by prowokować międzynarodowy incydent. Zależało nam na pogodzeniu potrzeb mieszkańców i społeczności polskiej i wydaje mi się, że w końcu znaleźliśmy się w takim punkcie. Jak ważnym czynnikiem w zmianie pańskiej decyzji była reakcja społeczności żydowskiej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych? Zero. Because to me, this had nothing to do with the fact that I'm Jewish. Zero. Ponieważ ta sprawa nie ma nic wspólnego z tym, że jestem Żydem. Dla mnie ten pomnik zawsze był symbolem 22 tysięcy ofiar. Nie zamierzam dzielić ich na grupy i uznawać, że z powodu kilkuset ofiar żydowskich ma on być dla mnie bardziej lub mniej ważny. To nigdy nie miało szans wpłynąć na moją decyzję. Otrzymywałem od Żydów w Polsce i w Stanach Zjednoczonych listy, w których apelowano do mnie jako do przedstawiciela społeczności żydowskiej i do mojej religii i mówiono, że z tego powodu powinienem zrobić to czy tamto. Takie listy, szczerze mówiąc, przynosiły odwrotny efekt, ponieważ sugerowały, że z powodu mojej religii miałem mieć inny pogląd na pomnik. Przeniesienie pomnika nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest Polakiem czy Żydem. Tak więc apele od społeczności żydowskiej, choć dziękuję za ich opinię, nie miały żadnego wpływu na moje kroki. Whether you were Polish or Jewish, I was trying to be respectful. If somebody viewed it as only because you're Jewish, that I should have a different view, they're doing a disservice for that. So the Jewish community, while I appreciate people reaching out, zero impact on me. Czego Polacy i polska społeczność Stanów Zjednoczonych powinna się nauczyć z tej całej sytuacji? Jakie my wnioski, pańskim zdaniem, powinniśmy wyciągnąć dla siebie? Look, I understand that everything gets emotional, and I think that sometimes that people are quick to type and react. Rozumiem, że każda sprawa wiąże się z emocjami, ale czasami ludzie zbyt szybko naciskają klawisze klawiatury i nerwowo reagują. Czasami warto poczekać i zebrać wszystkie informacje. Część tych emocji była zbędna i bezproduktywna w naszych rozmowach. Tak więc jeśli miałbym mieć jakiekolwiek przesłanie do szeroko rozumianej społeczności, powiedziałbym tak. Zbierzcie najpierw wszystkie fakty, zanim zaczniecie rozpowszechniać wiadomości, które mogą być nieprecyzyjne. Z burmistrzem Jersey City Stevenem Folkom rozmawiał Marek Wałkuski. Powtórka programu. Tylko sekundy dzielą nas od godziny 6, to jest poniedziałek, 14 dzień maja, zatem zaczynamy nowy tydzień.
od tego, by być dobrze poinformowanymi. Informacje dnia ma dla Państwa Aleksandra Kozera. Żałuję, nie taka była moja intencja, burmistrzu Jersey City, o swojej wypowiedzi pod adresem marszałka Stanisława Karczewskiego. Dziś decyzję w sprawie kamienicy przy Schregera wydają komisja weryfikacyjna. W informacjach także pożegnanie Alfiego Evansa, pogrzeb chłopca odbędzie się w Liverpoolu. Burmistrz Jersey City wyraża głęboki żal z powodu swojej wypowiedzi pod adresem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. No ale czy Anglia, która jest tym rogiem bocznym, na którym to rogu są usta wypowiadające butne słowa, czy Anglia będzie umiała przeprosić, że zamordowała chłopca? Tłumaczył, że kierował się dobrymi intencjami, ale w dobie globalnych mediów społecznościowych emocje czasem trafiają do opinii publicznej, co przynosi niezamierzony efekt. Uważam za niefortunne, że nie proszę Państwa, z planami dotyczącymi pomnika mały róg doprowadziły do nagromadzenia po obu stronach. Holandia, Hiszpania, Niderlandy. Wyrósł mały róg, który mówił zuchwałe słowa. To jest ta Wielka Brytania, Anglo-Ameryka. Proszę Państwa, czy ta Anglia to ona skruchę okaże, bo ten burmistrz przeprasza. Burmistrz przeprasza, ale czy Anglia przeprosi? No myśmy odnośnie tych potęg światowych to mówili tu o małym rogu, o Wielkiej Brytanii, która miała wielkie usta mówiąc zuchwałe słowa. Mówiłyśmy o tym bardzo dużo. I tu podczytałam, i tu podśpiewałam, tu podtańczyłam. Oj! I emerytury. Te tematy zdominowały rozmowę wicepremier Beaty Szydło w Małopolsce podczas spotkania z mieszkańcami Skopanego. Litka pojechała mieszkać, bo przecież na sukces prowadzonej przez PiS polityki na Warszawie, szczególnie projektu 500+. Do tego programu zaczyna się ta powstała i rodzina stała się właśnie tym centrum zainteresowania życia publicznego, politycznego. To jest nasz ogromny szacunek. W wielu krajach europejskich w tej chwili są próby powielenia naszego programu. Myśmy zostali wielokrotnie też wyróżniani na różnych europejskich forach właśnie jako państwo, jako rząd promujący rodzinę. Podczas spotkania z mieszkańcami Podhala Beata Szydło zapowiedziała, że rząd jeszcze w tej kadencji zrealizuje programy minimalnej emerytury dla matek, które urodziły co najmniej czworo dzieci, a także modernizacji dróg oraz zupełnie nowy projekt wsparcia kultury ludowej i jej twórców. O dotychczasowych działaniach rządu i planach na kolejne miesiące mówił w Puławach i Kraśniku marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Spotkanie z mieszkańcami Puław rozpoczęło się w Pałacu Czartoryskich. My staramy troszczyć się o Polskę w każdym miarze i w każdym miejscu, szczególnie w takich miastach historycznych pięknych jak Puław. Tylko w niedzielę przedstawiciele rządu i posłowie PiS spotkali się z mieszkańcami 11 województw. Wszystko w ramach cyklu Polska jest jedna. Do końca lipca politycy planują odwiedzić 700 miejscowości w całym kraju. Komisja weryfikacyjna podejmie decyzję w sprawie kamienicy przy ulicy Schregera 72, przepraszam, budzącym wątpliwości zwrotem gremium pod przewodnictwem Patryka Jakiego zajmowało się pod koniec listopada. Podczas rozprawy były burmistrz dzielnicy Bielany Zbigniew Dubiel przyznał, że nie interesował się reprywatyzacją kamienicy, także wówczas, gdy był radnym Warszawy. Brak zainteresowania burmistrza losem lokatorów budynku potwierdził mieszkaniec Marek Pożarski. Po zakończeniu rozprawy przewodniczący komisji Patryk Jaki komentował, że zeznania Zbigniewa Dubiela dowodzą wielu nadużyć. Zapewne dzisiejszego przesłuchania zostanie jedno zdanie świadka, cytat, jak burmistrz Bielan z Platformy Obywatelskiej miał się zwrócić do lokatorów, wasze ulice, nasze kamienice i to mówi wiele. Początek niejawnego posiedzenia komisji o godzinie 11:00. Decyzję gremium mamy poznać sprzed 13:00. Dziś w Liverpoolu pogrzeb Alfiego Evansa, zmarłego pod koniec kwietnia chłopca cierpiącego na chorobę neurologiczną prowadzącą do nieodwracalnego niszczenia mózgu.
Lekarze zdecydowali o zaprzestaniu podtrzymywania życia chłopca. Stało się tak wbrew woli jego rodziców. Sądy stanęły po stronie medyków. Z Londynu Adam Dąbrowski. To będzie prywatna ceremonia zgodnie z życzeniem rodziców. Wyrazili oni jednak zgodę, by ludzie, których chcą pożegnać Alfiego, ustawili się na drodze konduktu. Do tego prośba. Nie ubierajcie się na czarno. Przeciwnie, załóżcie tak jasne rzeczy, jak to tylko możliwe. Mój gladiator odłożył tarczę i zyskał skrzydła o 2:30. Mam absolutnie złamane serce. Tak napisał po śmierci Alfiego jego ojciec, Tomas. Rodzice chcieli przenieść Alfiego do szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie. Sąd się jednak nie zgodził. Argumentował, że również w ocenie włoskich lekarzy dziecko może liczyć tylko na opiekę paliatywną, a istnieje pewne prawdopodobieństwo, że transport zada mu ból. Podczas apelacji prawnik rodziny przekonywał, że nie można mówić, iż życie ludzkie jest daremne tylko dlatego, że jakość tego życia nie jest uważana za wystarczającą. I tu jednak sąd przyznał rację lekarzom. Zablokował wyjazd do Rzymu. Sprawa wywołała na Wyspach dyskusję prawno-etyczną na temat tego, czy nie jest potrzebna reforma prawa. Reforma sprawiająca, że w podobnych przypadkach ostateczny głos oddany zostanie rodzicom. A przed szpitalem przez cały czas trwania sporu czuwanie. Pośród zebranych dominowali imigranci z Nadwisły. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeszcze chłodny wschód, umiarkowane centrum i całkiem ciepły zachód, a właściwie północny zachód, tak bym prawidłowo powiedział. 9 stopni w Suwałkach, jeszcze chłodniej 8 w Lublinie i jeszcze chłodniej w Rzeszowie i Przemyślu, tylko 7 stopni. I tam takie chmury na zmianę ze słońcem. Najwięcej słońca mają w Zakopanem i w Opolu. Bezchmurne niebo od południa atakuje Polskę, ale w Zakopanem 4 stopnie, w Opolu 12. To taka różnica. 8 w Kielcach, 12 w Warszawie, 12 też w Toruniu i uwaga, 16 o poranku, 16 stopni w Koszalinie. A jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? Na zachodzie umiarkowane zachmurzenie, przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże w ciągu dnia, miejscami postępujące od wschodu przelotne opady deszczu i burze. To dziwne, bo zwykle od zachodu deszcz i burze wkraczają do Polski. Dzisiaj ta sytuacja troszkę odwrotna. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich do 20-22 na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty, wschodni, północno-wschodni, w czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Gdzie te burze? Będziemy je śledzić. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No to jeszcze raz dzień dobry do wszystkich tych, którzy wstali. Mamy poniedziałek, to 14 dzień maja i 134 dzień roku. Słońce, jak Państwo już wiedzą, zeszło. O której? O 4:43. Zajdzie dziś o 20:22. Dzięki temu dzień będzie trwał 15 godzin i 39 minut. A imieniny Bonifacy, Dominika, Jeremi, Maciej, Michał i Wiktor. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. Kalendarium historyczne. 14 maja mija 35 lat od śmierci Grzegorza Przemyka, syna działaczki opozycyjnej i poetki Barbary Sadowskiej. Chłopiec został zatrzymany przez milicję na Starym Mieście w Warszawie dwa dni wcześniej, 12 maja 1983 roku, kiedy wraz z kolegami Grzegorz został ciężko pobity przez funkcjonariuszy w komisariacie na Jezuickiej. Przewieziony do szpitala zmarł wskutek obrażeń wewnętrznych. Była to jedna z najgłośniejszych zbrodni okresu PRL-u w latach 80. Zbrodnie. Teresa Stryjkowska, która była dyrektorem, podkreślała, że śmierć Grzegorza Przemyka powszechnie łączono z zemstą za działalność opozycyjną jego matki. Dyrektor Stryjkowska przyznała, że wydarzenie to było dla niej ogromnym wstrząsem. Jest to najtragiczniejsze wydarzenie, które mnie spotkało. Wiadomość ta dotarła do nas poprzez radio Nowa Europa. No, mówiło się oczywiście o tragicznym wypadku. Myśmy w zasadzie mieli świadomość, że to był, chociaż to cynicznie zabrzmi, wypadek przy pracy, że milicjanci nie chcieli go zabić, tylko chcieli bardzo dotkliwie pobić, by ukarać jego i całe środowisko wokół matki. Winą za śmierć Grzegorza Przemyka władze PRL próbowały obarczyć sanitariuszy, którzy wieźli go do szpitala. Zostali oni zmuszeni do złożenia nieprawdziwych zeznań i skazani w 1984 roku. Natomiast dwaj milicjanci, Reneusz K. i Arkadiusz D., uwolnieni. 5 lat później, w 1989 roku, wyroki na sanitariuszy uchylono i wznowiono proces. W 1997 sąd skazał byłego milicjanta Arkadiusza D.
14 maja mija 63. rocznica powstania Układu Warszawskiego, wojskowej organizacji państw Europy Wschodniej, która przez 35 lat gwarantowała sowiecką dominację na tej części kontynentu. Układ Warszawski był odpowiedzią Moskwy na układy paryskie z 23 maja 1954 roku, które umożliwiały utworzenie armii RFN oraz przystąpienie tego państwa do NATO. Miał być przeciwwagą dla NATO, któremu przypisywano charakter ofensywny. Propaganda PRL-u podkreślała znaczenie podpisania Układu Warszawskiego. 14 maja 1955 roku. Warszawski przeprowadził w ciągu 35 lat tylko jedną operację wojskową o kryptonimie Dunaj. Kalendarium historyczne. Przygotowała je Elwira Kagarowicz. 10,5 minuty po szóstej. Przegląd prasy. No to zaglądamy dzisiaj tygodniki do rzeczy. Intryga przeciw Czartoryskim, polityka, awantura w arystokratycznej rodzinie, sieci, antypolonizm, jak antysemityzm, kampania oszczerstw wobec naszej ojczyzny ma na celu wypchnięcie nas z NATO i Unii, a także wyłudzenie miliardowych należnych, nienależnych odszkodowań. To śmiertelnie poważne zagrożenie. Wprost Adam Bielan ujawnia, na co choruje Jarosław Kaczyński. Zwlekał z podjęciem leczenia, musi ograniczyć aktywność publiczną. I zdjęcie prezesa o kulach. No i Newsweek tutaj chyba trochę podobne do rzeczy, bo Czartoryski, wojna o miliony, ojciec, córka, macocha, książę, brat ministra i dama z gronostajem. Tajemnice książęcego rodu, jak z dobrego filmu. No i gazety codzienne. Gazeta Polska, prostytutki w mieszkaniu Gawłowskiego. Wyborcza amnestia na stulecie. Nasz dziennik, zabrakło symetrii. Rzeczpospolita, saksy w Anglii, coraz mniej kuszą Polaków. Polska, The Times, zimna wojna, ma szansę na złotą palmę. Dziennik, Gazeta Prawna, były prezes Getbanku straszył PiS aferą. No i jeszcze później wrócimy do gazet, bo już czasu nie ma. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Obiecuję, będziemy dzisiaj przeglądać prasę. Wciąż trwa akcja ratownicza w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu. Podsumowanie ostatnich działań przygotowała Joanna Opas. Wciąż nie udało się odnaleźć ostatniego z poszukiwanych górników w kopalni Zofiówka. Trwa 10. doba akcji ratowniczej. Dwóch górników, których ratownicy odnaleźli w sobotę i niedzielę, nie żyje. Po przetransportowaniu ciał do bazy lekarz stwierdził zgon. Ratownicy natrafili na ciała w zalewisku podczas wypompowywania wody, poinformował Tomasz Siemieniec z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To właśnie z tego miejsca pochodziły sygnały radiowe z lamp górniczych, które ratownicy wcześniej namierzyli. Ratownicy dotarli do skrzyżowania wyrobiska H10 z H2. Warunki, na jakie natrafili, mogą wskazywać na dużą deformację chodnika. Niestety opadające lustro wody spowodowało wzrost poziomu metanu w atmosferze. Z powodu wysokiego stężenia tego gazu konieczne jest wypompowywanie wody za pomocą układu pomp zasilanych sprężonym powietrzem. Cały czas pracuje też specjalna kompozytowa pompa szlamowa, która usuwa zanieczyszczoną urobkiem wodę. Z uwagi na zagrożenie metanowe oraz możliwe niekontrolowane jego wypływy, nie można ryzykować uruchomienia pompy elektrycznej. Nawet najmniejsza iskra mogłaby bowiem spowodować wybuch. Takie urządzenie jednak znajduje się na dole i jest gotowe do pracy, gdy tylko pozwolą na to parametry powietrza. I mimo że do zalewiska wciąż dopływa woda z górotworu, to jednak systematycznie ratownikom udaje się obniżać jej poziom. Linia lustra wody przesunęła się od soboty aż o 12 metrów. Dzięki temu ratownicy w specjalnych wodoszczelnych kombinezonach mogą penetrować skrzyżowanie wyrobisk. Ratownicy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach, jak podkreślają eksperci. Główną przeszkodą jest wysokie stężenie metanu, które uniemożliwia wykorzystanie dużej części sprzętu. Nawet najmniejsza iskra niosłaby bowiem śmiertelne zagrożenie dla ratowników. Przypomnijmy, do silnego wstrząsu doszło na poziomie 900 metrów w sobotę 5 maja. Według różnych pomiarów miał on od około 3,5 do 4 stopni w skali Richtera i był jednym z najsilniejszych w historii całej spółki. Odczuli go także mieszkańcy z okolic kopalni. Był to też wstrząs tragiczny w skutkach. Przypomnijmy, 4 górników zginęło, 2 uratowanych wyszło z zginęło. Jest poszukiwany. To jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie tylko rodziny górników, ale też ratownicy są pod stałą opieką psychologa. Wczoraj na dole pracowały
24 zastępy. Od początków akcji uczestniczyło już ponad 2000 ratowników. Mówiła Joanna Opas. Był jednym z najważniejszych ludzi ruchu oporu II wojny światowej. Tak o Witoldzie Bileckim mówił wicepremier Piotr Gliński przed warszawskim pomnikiem upamiętniającym rotmistrza. Złożenie wieńców i okolicznościowe przemówienia były ostatnimi punktami wczorajszych obchodów w stolicy 117. rocznicy urodzin. No jak ma być ten koniec świata według Jackowskiego, to już umarłym też nie będzie komu składać tu kondolencji. Rodzinie żyć. Uroczysta msza święta w asyście wojskowej była pierwszym punktem obchodów 117. rocznicy urodzin Witolda Pileckiego w Warszawie. W homilii ksiądz Witold Garbecki podkreślił, że postawa rotmistrza Pileckiego jest wzorem nie tylko dla młodych Polaków. Taka szczepionka, która obroni ich przed bierności, zachowań przeciw szczepionka i ideologią, bo przy kilkaset osób przeszło ulicami Warszawy w marszu pamięci. Nasz bohater. Idę, ponieważ trzeba pamiętać o takich ludziach, trzeba oddać im cześć. No warto pamiętać o ludziach, którzy na ochotnika zgłosili się do najbliższego miejsca na ziemi, w tym człowieka, który na ochotnika przydał. Rafał Kulisiewicz, wiceprezes Fundacji Służby Niepodległej, organizator warszawskiego marszu rotmistrza Pileckiego. Stworzył jako pierwszy raport, był naocznym świadkiem wydarzeń w obozie koncentracyjnym, obozie zakłady w Auschwitz, do którego dostał się dobrowolnie i z którego właśnie mamy dzięki niemu świadectwo tego, co się tam działo. Na zakończenie uczestnicy obchodu spotkali się przed pomnikiem rotmistrza Witolda Bileckiego na warszawskim Żoliborzu. W przemówieniu wicepremier minister kultury Piotr Gliński podkreślił istotę pamięci o rotmistrzu, który może być wzorem nie tylko dla Polaków. Tworzył tam ruch oporu i opracował raporty ujawniające piekło Holokaustu. Stawiają go na pewno na piedestale czołowych bohaterów wspólnoty międzynarodowej. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki mówił, że Witold Pilecki wszystko poświęcił służbie na rzecz ojczyzny. Chciał innej Polski, która będzie miała fundamenty dużo silniejsze niż ta nasza trzecia Rzeczpospolita. W uroczystościach brali udział także członkowie rodziny rotmistrza. Andrzej Ostrowski, rotmistrz Pilecki był moim wujem, jestem bratankiem jego. Olbrzymie przeżycie i wielka radość, że dożyłem takich lat, gdzie otwartym tekstem można mówić o największym bohaterze, jakiego Polska miała w ostatnim okresie. To jest gigant, który z dwoma totalitaryzmami potrafił skutecznie walczyć. Zginął z rąk komunistów, ale nie zabili o nim pamięci, chociaż wiele zrobili w tym kierunku, żeby tą pamięć zatrzeć. W uroczystościach przedstawiciele władz zapewnili, że działają na rzecz upowszechniania wiedzy o patriotycznej biografii rotmistrza Witolda Pileckiego. To ja tylko dodam od siebie, że ciągle czekam na jakiś mega wielki film o Pileckim. To byłby naprawdę wielki światowy hit. Teraz o tym, że kilka tysięcy osób wzięło udział w Krakowie w uroczystościach ku czci świętego Stanisława, patrona Polski. Wierni przeszli w tradycyjnej procesji ze wzgórza Nobelskiego do Bazyliki Ojców Paulinów na Skałce, gdzie odbywa się uroczysta msza. Wzięli w niej udział przedstawiciele episkopatu i władz państwowych, w tym również prezydent Andrzej Duda. A o szczegółach wydarzenia Karol Surówka. Uroczystości zaczęły się od procesji ze wzgórza Nobelskiego do Bazyliki Ojców Paulinów na Skałce. W procesji, w ozdobnych, często złotych reliwie świętych, w tym ta najważniejsza, świętego Stanisława. Za ten kościół, przyjęcie, widzi pan co? Za nimi, państwo zobaczą, że nikt tu się nigdy nie zastanawiał, dlaczego właściwie jak oni wierzą w tego papieża, że to nie ma żadnych podstaw biblijnych, że opoka, opoka. No ale kto był tą opoką, że tą opoką naprawdę był Jezus Chrystus, że to tak pięknie z Biblii wynika, nikt jakby jeszcze wcześniej nie chciał tym katolikom tego pokazać, że to mogą uczynić nawet ludzie ateiści, ludzie nawet niewierzący z kościołem katolickim nic wspólnego nie mający, ale przecież Biblię badają. Bo człowiek, który bada Biblię i zna w języku hebrajskim i oczyta i greckim, no to chyba jasne jest, prawda, co o papieżu można powiedzieć, co o duszy nieśmiertelnej można powiedzieć, proszę Państwa, że duszą jest człowiek w Biblii, że to oni wymyślili, że ludzi zastraszano też, no bo jak była wiara w tę duszę nieśmiertelną, to na świecie zbożny pobyt, ale były ludzkie dodatki, po Bogu poprawiając, święci od papieża, że musisz dziesięcinę dawać, musisz
tyrać, jak to u ruskich kamieniołomach ten skazany pracował 10 lat, czy ile. Także coś okropnego. Trójca, boginią Maryja, że całym Bogiem została, nawet Boga zrodziła, porodziła. No, Jezus Bogiem. No w ogóle takie różne nimbiaste rzeczy, bo nimb to jest aureola po kulcie słońca, to wzięte było prosto z kultu słońca. Nimb aureola, czyli symbol pogański. No. Ja kiedyś czytałam w ogóle taką książkę formatu A4, że 2,5 cm grubości, zarys liturgii Kościoła katolickiego, to tam przecież sami księża piszą wszystko, skąd te guziki na sutany, nie w którym wieku to Kościół przyjął, uświęcił i wprowadził w życie, w czym, że ludzie myślą, że to od Chrystusa, że to Jezus Chrystus chodził w sutannie i miał 33 guziki, 33 lata życia Jezusa Chrystusa. Całe mnóstwo szczegółów odnośnie mszy, odnośnie tej liturgii katolickiej. No, wszystko w tej książce miałam, nie wiem, tę książkę gdzieś posiałam, bo przecież to było ze 35 lat temu. Ja tu 40 ponad lat na misji jestem, jako pionierka głoszę. Proszę Państwa, tyle miałam studiów, raz to miałam 12 studiów, 13 studiów miesięcznie biblijnych, to więc musiałam raz w tygodniu do ludzi chodzić, albo dwa razy w tygodniu, no byli tacy, co cztery razy, Boże Narossa, polonistka z Gosławia, ona już tam nie mieszka, to żeśmy co drugi, trzeci dzień do niej przychodzili, bo ona była samotna, wyrzuciła z domu męża i chciała tutaj Biblię czytać, była podniecona, czytała, uwielbiała Dostojewskiego, no ale oprócz Dostojewskiego uwielbiała też czytać Biblię, no zaczęła po prostu czytać Biblię, zaczęła. Legenda głosi, że szczątki świętego się zrosły, co miało symbolizować zjednoczenie. A tutaj relikwie, ludzie czczą kości, ludzie czczą ciało, ludzie czczą krew, takie różne rzeczy, co, czego nie robili pierwsi chrześcijanie, co było obce Kościołowi, bo tu mówią walka przeciwko Kościołowi, ale jakiemu Kościołowi? Temuż nawarstwieniu IV wiek, V wiek, VI wieki. Także człowiek nie głupi, bo oni myśleli, że wiesz, Jezusa złapali w nocy, nieoficjalnie, tak jak te banki dzisiaj tutaj dla porównania, tylko tak mówię, banki działają nieoficjalnie, a to Ferratum, Profikredyt, a to Assa i inne pozabankowe i najwięcej zła czynią. Jezusa chwycili w nocy nieoficjalnie. Myślą, że Pana Boga złapali za nogi, a diabła za ogon, że Jezusa zamordowali. Kongres potrwa do środy. Dziś i pojutrze pasażerów belgijskich linii lotniczych Brussels Airlines czekają znaczne utrudnienia w podróżowaniu. W wyniku strajku pilotów odwołano ponad 400 lotów, w tym także do Polski. Drożeją mieszkania od dewelopera. W ciągu roku ceny w największych miastach poszły w górę o 7,5%. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Spowodowane jest to m.in. wzrostem cen gruntów, materiałów i robocizny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Trwają matury. Dziś uczniowie zdają egzaminy z fizyki i z geografii. W piątek zdawali informatykę. Okazuje się, że mimo ogromnego zapotrzebowania na informatyków, na zdawanie matury z tego przedmiotu zdecydowało się w tym roku tylko 3,3% maturzystów. Dla porównania prawie 27% maturzystów jako przedmiot dodatkowy wybrało geografię. Z czego to wynika? Oto pytam Barbarę Halską, nauczycielkę w zespole szkół w Jastrzębiu-Zdroju, trenerkę w programie Mistrzowie Kodowania. Przede wszystkim ze specyfiki egzaminu. To jest całkiem inny egzamin w porównaniu z maturami takimi jak matematyki czy geografii, ponieważ uczeń zdaje jakby dwie części. W pierwszej części ma tak zwaną część teoretyczną, gdzie musi rozwiązać przeważnie problem matematyczny, do tego napisać algorytm. Po tej części ma pół godziny przerwy i przychodzi na część praktyczną i już na części praktycznej ma tak naprawdę do czynienia z danymi. Są to dane statystyczne, na bazie których musi już zaprojektować aplikację, na przykład jeżeli pisze w języku programowania. I tutaj jest to do języków programowania
Pewnie to też jest problem, dlaczego oni nie zdają tej matury, ponieważ w tym roku jeszcze obowiązuje taki język jak Turbo Pascal, który jest językiem martwym, nieprzydatnym. Tak naprawdę nigdy w życiu go nie użyją. Od przyszłego roku ma być język Python, więc pewnie same języki programowania powodują, że nie wszyscy chcą jednak tę maturę z informatyki pisać. Jest też język Java, bardzo popularny, ale myślę, że na tym etapie to jest język trudny. A czy osoby, które myślą o tym, żeby studiować informatykę, żeby się tym zająć w przyszłości, to raczej właśnie wybierają inne przedmioty na maturze, czyli matematykę właśnie na przykład? Tak, tak naprawdę wszystko zależy od punktów, czyli rekrutacji uczelni. I to weryfikuje, co tak naprawdę uczeń wybiera. I bardzo mało uczelni wprost wskazuje informatykę, którą można zamiennie wybrać za fizykę, bo za matematykę raczej nie. Matematyka jest jednak tą podstawą i również na język angielski. Czyli tak naprawdę asekurują się trochę uczniowie, wybierając fizykę zamiast informatyki. Dziękujemy bardzo. Zajmować. Jeżeli mieli rozszerzoną fizykę, to no jest jakieś takie prawdopodobieństwo, że się przygotowali do tej matury z tej fizyki rozszerzonej. Jeżeli nie programują nic, do tej pory nie stworzyli programują, nic, co gdzieś zaistniało. Nie, szczęka ściśnięta, nie rozluźnione, nie po amerykańsku, wszystko takie żydowskie, jak te banki Peratum i Profi Kredyt, ASA, inne żydowskie, które tu i teraz nerwowo ściętą szczękę taką mają, te banki żydowskie.